To jeden z wielu komentarzy, ale w bardzo podobnym stylu, które dostałam pod moim filmikiem o rantowaniu socjalizmu, gdy tak naprawdę był to rant po kapitalizmie. Zwykle nam się przedstawiać tę pomoc społeczną, socjal, tak zwane rozdawnictwo, jako coś, co jest właściwe socjalizmowi, co nas niszczy. Ten artykuł, już po tytule możecie przeczytać, że McDonald's i Walmart to najwięksi beneficjenci pomocy społecznej w USA. Możecie... To jest artykuł z 2013 roku, żeby nie było. Możecie tak sobie przemyśleć jeszcze raz to tak naprawdę, kto i za co przydziela pomoc społeczną, komu i do czego ona jest potrzebna. Bo tak naprawdę w kapitalistycznych krajach, czyli właściwie wszystkich tych globalnej północy, w których mieszkamy, problemem nie jest to, że komuś się daje pieniądze, tylko po co się komuś daje pieniądze. A najczęściej, niestety, daje się je po to, żeby właściciele takich firm jak Walmart, McDonald's, ale wielu innych, żeby wspomnieć samego Amazona oraz wiele, wiele innych, mogli liczyć grubszą kasę. A socjalizm nie jest o tym. Socjalizm jest zupełnie o czymś innym. O czym jest socjalizm? Socjalizm jest o tym, że może właścicielstwo środków produkcji nie do końca powinno być prywatne i może warto by je uspołecznić, skoro i tak w ten czy inny sposób wszyscy się na te środki produkcji zrzucamy i one bardzo wiele znaczą w naszych codziennych sytuacjach społecznych, gospodarczych, ekonomicznych, każdych i mają na nie wpływ. Więc może socjalizm pyta, czy nie warto przemyśleć tego, kto jest właścicielem i kto ma na to wpływ i kto za to odpowiada.